Kończy się rok 2016, który stał pod znakiem konfliktu politycznego. Mamy do czynienia z ostrym podziałem na dwa obozy polityczne. I ten konflikt przekłada się także na scenę medialną, gdzie mamy jakby odtworzenie tego konfliktu politycznego w postaci publicystów, którzy popierają dobrą zmianę i publicystów, którzy tą dobrą zmianę zwalczają. Wy jesteście postrzegani jako ci komentatorzy życia publicznego, którzy stają niejako pomiędzy tymi dwoma obozami i w związku z tym jesteście także obiektami krytyki jakby z obu stron, a zwłaszcza ze strony tego obozu anty-PiS. I czy z waszej perspektywy jest taka przestrzeń na zupełnie inny, trzeci język rozmowy o polityce w Polsce poza tymi dwoma głównymi obozami? Może zacznijmy od Grzegorza Soczewskiego. Ja się nie dziwię, że obaj jesteśmy jakoś pod ostrzem krytyki. No, w moim przypadku jest tak, że ja po prostu bardzo często krytykuję swój obóz. Więc mnie jakby reakcja mojego własnego obozu na tę krytykę nie, jakoś nie dziwi. A to, co robię, robię właśnie w tym celu, o którym ty mówisz, to znaczy, żeby znaleźć taki język rozmowy i debaty publicznej, żeby wyjść z tego klinczu, w którym jesteśmy, czyli właśnie bardzo ostrego podziału, w którym jakby wszyscy są, znaczy każda ze stron mówi tylko do siebie. Czyli przekonujemy, mówiąc w skrócie, przekonujemy już przekonanych. Prawda? Manifestacje KOD są przekonane. Po naszej stronie jest bardzo dużo ludzi, którzy zagrzewają własny obóz do walki, no ale jak widać w sondażach, z tamtej strony nie potrafimy nikogo przekonać, przyciągnąć. A tu jest klucz do sukcesu, no bo jeżeli PiS będzie miał cały czas około 40%, to przy dosyć słabej opozycji będzie miał jak w banku wygrane następne wybory. Druga strona robi zresztą podobnie, to znaczy PiS w ogóle nie interesuje się tym, co myślą tacy ludzie jak ja, czy co myśli druga strona, tylko interesuje się wyłącznie mówieniem do swojego elektoratu. To nawet widać na arenie międzynarodowej. To znaczy to, jak nas postrzega Ameryka czy Europa i jaki mamy kłopot teraz z sojusznikami, właśnie dla PiSu jest nieistotne, ponieważ większość tych działań jest skierowanych do wewnątrz. Ja uważam, że jakby ten obóz wygra, który będzie potrafił ponad głowami tych najzagorzalszych kibiców po drugiej stronie przemówić do drugiej strony, ale do tej drugiej strony w sensie no, ludzi, elektoratu, zwolenników tej drugiej strony. Rafale, w waszej publicystyce zwracacie uwagę na przyczyny fenomenu prawicowego populizmu, wskazujecie na kwestie społeczne i ekonomiczne. Natomiast duża część obozu anty-PiS twierdzi, że tak naprawdę dzisiaj, na tym etapie konfliktu politycznego, rozmowa o przyczynach wzmacnia tak naprawdę PiS, że nie powinniśmy mówić o przyczynach, tylko najpierw odebrać PiS-owi władzę, a dopiero potem możemy podyskutować o przyczynach. Czy ty się w ogóle zgadzasz z taką narracją tego obozu antypisowego? No tak, no tu jest taki punkt sporny najbardziej, to znaczy to jest to, do czego się, na co się ja nie godzę. No, w moim przypadku ta cała historia wygląda troszkę inaczej niż u Grześka, który bardziej czuł się częścią jednego obozu i starał się jemu pokazać, postawić przed nim lustro i pokazać mu hola hola, nie jesteście tacy wspaniali, jak wam się wydaje. Ja trochę z boku wszedłem w ten konflikt, to znaczy bardziej. Najpierw była ta diagnoza u mnie, najpierw była diagnoza no, patologii, niedociągnięć, błędów modelu społecznego, a zwłaszcza ekonomicznego trzeciej RP. To znaczy ja mógłbym zbudować taki model, pokazać na rozlicznych przykładach, zresztą w dziecięcej chorobie liberalizmu właśnie to staram się robić, który pokazuje, gdzie trzecia RP popełniła błędy. I zawsze mi się wydawało, że jest to krytyka, która wymyka się z tego sporu, czy najpierw mieliśmy spór post-PZP Solidarność, a potem w łonie Solidarności PiS
PO. No więc ja się starałem temu sporowi wymknąć i krytykować konkretne rzeczy, konkretne fakty, konkretne niedociągnięcia ekonomiczne, problemy z pracą, niesprawiedliwość podatkową, nieumiejętność zbudowania sprawnie funkcjonującego państwa dobrobytu, tak, czy też debata publiczna, w której rację przyznaje się silniejszemu z zasady, bo ponieważ odniósł sukces, to znaczy, że ma rację. Zupełnie nie braliśmy, miałem wrażenie, pod uwagę tego, że społeczeństwo jest tak silne, jak jego najsłabsze ogniwo, że w długim okresie nawet najbogatszym, najbardziej przedsiębiorczym opłaca się stworzyć takie mechanizmy redystrybucji czy predystrybucji, które będą sprawiały, że społeczeństwo zachowa spoistość, spójność społeczną. Tych rzeczy im brakowało, te rzeczy zaczynałem krytykować. No i nagle się okazało, że ta krytyka jest interesująca, ale że już po jej sformułowaniu doszło do zmiany władzy. Władzę przejął PiS, który wiele z tych słusznych argumentów krytycznych wobec III RP podniósł. Ale nagle miałem takie wrażenie, że debata publiczna cofnęła się jakby o 10 lat co najmniej. To znaczy, tak jakby nie było całej tej krytyki, co do której zgadzał się jeden i drugi obóz, że tutaj popełniliśmy błędy. No, popatrzmy na późną Platformę, która bardzo wiele z tych rzeczy, które teraz robi PiS w gospodarce, zaczęła. Teraz nagle jedna strona mówi nam, że nie, no, że teraz mamy problem z demokracją i musimy demokracji bronić. Druga strona mówi, że teraz dopiero budujemy nową demokrację, ale robiąc to robi bardzo wiele błędnych rzeczy. No więc w tym sensie ja się nie wpisuję się w ten spór i nie chcę się w ten spór wpisywać, bo nie mam ochoty grać tymi kartami, które zostały rozdane i też swoją rolę tak postrzegam i będę to robił, póki starczy sił, żeby próbować wpływać też na rozdanie. To znaczy, że to nie jest tak, że dziennikarz, publicysta, obserwator, obywatel musi, jego rola sprowadza się tylko do wciskania jednego z dwóch guzików, które ktoś dla niego przygotował i on najpierw wciska A, a potem jest znudzony, to wciska B lub na odwrót, bo boi się A, więc wciska B i tak dalej. No. Ja chciałbym, żeby tę paletę guzików poszerzyć, żeby to rozdanie ponowić, bo mam wrażenie, że spora część obywateli tego kraju też to w ten sposób widzi. No i tak jakby, gdybym miał się tłumaczyć ze swojego symetryzmu, to pewnie właśnie tak bym to zrobił. Ale czy w takim razie jak recenzować rząd Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ no jest w debacie publicznej po tej stronie opozycyjnej wobec obecnej władzy takie przekonanie, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią antydemokratyczną, antysystemową, więc jakakolwiek racjonalna dyskusja z tą partią mija się z celem, ponieważ głównym celem opozycji powinno być odsunięcie PiS-u od władzy, a nie konkurowanie z PiS-em na programy polityczne. To zresztą wybrzmiewa w tym manifestie nawołującym do udziału w manifestacji KOD-u 13 grudnia, gdzie się mówi obalmy tą władzę. Więc czy jest w ogóle przestrzeń do takiej racjonalnej dyskusji z PiS-em? Z PiS-em to pewno nie, dlatego że PiS nie chce rozmawiać z innymi. Zwróćcie uwagę, że nawet życzliwych krytyków PiS odtrąca. Kazimierz Michał Ujazdowski, który próbował w sprawie Trybunału być takim mediatorem, miał bardzo rozsądne pomysły, został natychmiast spacyfikowany. Więc tam jakby nie ma takiej chęci, żeby wysłuchać nie tyle drugiej strony, co ludzi, którzy nawet w tym obozie są jakoś trochę na innych pozycjach. Pod tym względem w naszym obozie jest lepiej. Natomiast to powiedziałbym, że nie tyle należy, znaczy oczywiście można próbować rozmawiać z PiS-em, ja czasem w publicystyce to robię, natomiast bardziej by mi zależało, żeby ta nasza strona umowna próbowała rozmawiać z elektoratem PiS, czyli żeby jakby ponad głowami, tak jak mówiłem, ponad głowami tych polityków,
którzy moim zdaniem z powodów po pierwsze pokoleniowych, a po drugie biograficznych nie są już zdolni przekroczyć tych uprzedzeń, tego podziału. No nie wyobrażam sobie, żeby Antoni Macierewicz kiedykolwiek przyznał się do jakiegoś błędu. Wyszedł i powiedział, słuchajcie, pomyliłem się, przepraszam, będziemy robić trochę inaczej. Uważam, że nadal mam, znaczy, że w jakimś sensie miałem rację, ale się pomyliłem. Nie wiem, no można, prawda, można się wycofać w sposób taki, żeby samemu się nie osłabiać. Ja uważam nawet, że to wzmacnia. Więc uważam, że ci ludzie właśnie z takich powodów już jakby do niczego nie są zdolni. I co więcej, pokolenie polityków po naszej słusznej stronie, bo ja jednak czuję się no, w tym sporze też stroną, uważam, znaczy bardzo się zgadzam z Rafałem, ale jednocześnie uważam, że karty są jakie są, to znaczy one są rozdane tak, a nie inaczej i trzeba też grać takim, jakie po prostu mamy. Więc, że ponieważ czuję się jednak częścią tego obozu, ale jednocześnie chciałbym, jakby przeskakując nad tym starszym pokoleniem, które wydaje mi się, że już się nie zmieni i po jednej, i po drugiej stronie, tak jak mówię, spróbować dotrzeć do elektoratu PiS-u. Czego potrzebuje tak naprawdę strona antypisowska, żeby wygrać następne wybory? Nie potrzebuje, że tak powiem, przekonać sama siebie, bo już jest bardzo mocno zmotywowana i przekonana, tylko potrzebuje uszczknąć kilka procent elektoratu socjalnego po drugiej stronie. Czyli przemówić do tych ludzi i pokazać im, że takie programy jak 500+, że rozmowa o podniesieniu najniższej płacy, że rozmowa o, nie wiem, prawach socjalnych, co PiS robi moim zdaniem dosyć powierzchownie, że to wszystko nie są tematy, które wyłącznie podnosi Jarosław Kaczyński. Niestety ta druga strona nie jest w stanie tego zrobić. Do tych ludzi nie przemówi, niestety, nie przemówi krzyczenie o Trybunale Konstytucyjnym. Natomiast być może przemówiłoby mówienie o stosunkach pracy w Polsce, które powodują gigantyczne, moim zdaniem, i to wynika też z badań, ogromne takie frustracje, wkurzenie, takie poczucie naruszonej godności. Gdyby strona antypisowska potrafiła o tych sprawach mówić, to bylibyśmy po prostu w innym miejscu. Ale czy taka rozmowa w Polsce w ogóle jest możliwa w kontekście no, takich zjawisk, które obserwujemy w trakcie ćwierćwiecza transformacji, które polegają na tym, że poszczególne klasy społeczne separują się, odseparowują się od siebie, znaczy, że kształt usług publicznych, prywatyzacja rynku mieszkaniowego, segregacja w szkołach, ona powoduje, że brakuje chyba tej płaszczyzny kontaktu między tymi elektoratami, które stoją za oboma obozami politycznymi. I czy w ogóle taki dialog, czy uwrażliwienie tej strony antypisowskiej na problemy elektoratu pisowskiego jest możliwe dzisiaj? Jak wy to postrzegacie? No jest wielkim nieszczęściem polskiej sceny politycznej brak po stronie, znaczy inaczej, mnie tego szczególnie nie dziwi fakt takiego sukcesu PiS-u no, w kontekście pewnego rodzaju autentycznej zdrady czy zapomnienia o swoim elektoracie przez partie lewicowe, no, nie przez SLD. No. To, że SLD zawiodło, bo chciało być bardziej liberalne od liberałów, żeby nie być tylko posądzonym o to, że są zwolennikami socjalizmu, czy też bycie bardziej proeuropejskim niż Europa, żeby tylko nie być posądzonym o to, że jest się agentem Moskwy, sprawiło, że, no, że ta partia odjechała, no, zapomniała o swoim elektoracie. No, nie jest to tylko i wyłącznie zarzut wobec SLD, no, bo to samo można zarzucić wszystkim partiom socjaldemokratycznym w zachodnim świecie. Jest częścią fenomenu sukcesu populistycznej prawicy jest to, że wypełniła pewną lukę, która powstała po tym, jak lewica zawiodła. Bo lewica musi być trochę,
to przaśna. Nie może być tylko i wyłącznie inteligencka, nie może tylko i wyłącznie apelować do, czy obsługiwać stereotypy i oczekiwania, rozwijać czerwony dywan przed przedsiębiorcami, obsługiwać stereotypy, które są w głowach najbardziej przedsiębiorczych, najbardziej efektywnych. No, lekcja jest po to, żeby właśnie zapewnić, żeby dbać o ten trzeci wagonik, żeby ten wagonik się nie wykolejał po drodze, nie odczepiał od reszty pociągu. Po to jest lewica. Jak lewica tego nie spełnia, no to ktoś musi jakby tę rolę na siebie przejąć. No i tego lewica nie robiła, w to miejsce wszedł PiS i chwała mu za to. Ja akurat należę do tych obserwatorów, którzy uważają, że dobrze, że w Polsce zaszła zmiana polityczna w roku 2015, bo gdyby tej zmiany nie było, nie wiem, czy lepiej by było teraz z polską demokracją. Ja zupełnie nie kupuję tej opowieści, że z polską demokracją było, jak było, może raz lepiej, raz gorzej, ale że generalnie było okej. Okay. Było okej, okay, no tylko przyszedł rok 15 i nagle wszystko się zawaliło. No, to nie jest prawdziwa opowieść. No, prawdziwa opowieść jest taka, że w Polsce zawsze z demokracją był problem. Demokracja dla zbyt wielu obywateli ograniczała się do haseł, do pewnej idei, a nie miała nic wspólnego z partycypacją szerokich grup społecznych w choćby transformacyjnym sukcesie. No, i, no więc ja się cieszę, że Polska pokazała, że też po pierwsze możliwa jest zmiana władzy. Zmiana władzy w demokracji zawsze jest dobra, choćby dla takiej higieny w demokratycznej wymiany stanowisk, zmiany perspektywy i tak dalej, ale też rzeczywiście ewidentnie po roku 15 mamy takie przekierowanie uwagi władzy z interesów, powiedzmy, silnych, pięknych, bogatych, z dużych ośrodków miejskich wykształconych na problemy ludzi brzydszych, mniej zamożnych, mieszkających w mniejszych miejscowościach, słabszych, mniej pomysłowych, słabiej wykształconych. To można pokazać na wielu płaszczyznach politycznych, choćby w gospodarce. Więc coś takiego było Polsce potrzebne. To oczywiście nie zwalnia nas, publicystów, z obowiązku patrzenia tej władzy na ręce, interweniowania tam, gdzie ona przesadza, to znaczy wytykanie jej tego, że przestawiając tę soczewkę jednak zanadto dzieli. Moim zdaniem to jest zupełnie niepotrzebne. Znaczy to nie jest wcale tak, że PiS jakoś szczególnie ugruntowuje swoje poparcie w szerokich masach społecznych, a antagonizuje sporą część społeczeństwa, która właściwie też mogłaby współuczestniczyć w tym procesie tej przywracania równowagi społecznej w kraju. Więc to jest, na to trzeba PiS-owi zwracać uwagę, o tym trzeba im mówić, licząc, że też jakieś wewnętrzne procesy autokorekty w tej partii będą następować, no bo to są, zresztą ludzie, zresztą politycy, zresztą Polacy, obywatele. Też jest to, wbrew temu, co się mówi, to nie jest tak, że jest to partia typu stalinowskiego. No, to jest to partia, w której Jarosław Kaczyński może wiele, ale nie wszystko. Jest to partia, w której można sobie wyobrazić, że za 2 lata mamy zupełnie inny układ, również pokoleniowy. To też nie jest tak, że wszystkie stanowiska ważne, eksponowane obecnie zajmują politycy z pokolenia Kaczyńskiego i Macierewicza. Jest Andrzej Duda, który wciąż jest wielką niewiadomą. Jest zmarginalizowany. Jest zmarginalizowany, ale wciąż jakby ma teoretyczną szansę wyemancypowania się, bo dysponuje niesamowicie silnym mandatem społecznym, którego brak wszystkim innym jego kolegom. Więc myślę, że ten obraz jest taki bardziej skomplikowany, też ciekawy. Też to nie jest dla mnie tak, że ten PiS jest że musimy tylko odczekać, że ten PiS tak się zestarzeje, umrze i pójdzie do trumny i w jego miejsce coś nowego. To też jakby trzeba ich popychać w tym no kierunku, tak, trzeba z nimi rozmawiać, budować mosty. Tutaj jest, przepraszam, tu wejdę tylko, bo tutaj jest tam właśnie różnica między nami. Po pierwsze,
byłbym zwolennikiem tej tezy, że PiS można popychać, tylko że niestety PiS się nie daje. Znaczy PiS naprawdę nikogo nie słucha. Wielokrotnie mieliśmy tego przykłady, jak choćby reforma edukacji. Po drugie, nie uważam, żeby... To znaczy, ja się zgadzam. Zaczęliśmy mówić, PiS zaczął mówić o jakby prawach i takim wyemancypowaniu tej grupy, która w transformacji w ogóle w III RP była długo pomijana. Tyle tylko, że to jest bardzo pozorne. Dlatego, że paraliżowanie Trybunału Konstytucyjnego, gmeranie w prokuraturze i rozwalanie sądów skrupi się na końcu na tych najsłabszych. To znaczy, może być sytuacja taka, że to, co w III RP było, nie działało i tych ludzi odpychało, teraz będzie, że tak powiem, podniesione do kwadratu. Do trzeciej potęgi. Albo do trzeciej potęgi. Dlatego, że państwo, które, prawda, jest, znaczy władza, która przejmuje sądy i one nagle zaczynają, czy zaczną, tak na razie tak nie jest na szczęście, zaczną funkcjonować pod dyktando tej władzy, czy prokuratura, prędzej czy później to się skrupi na tych, którzy nie mają przebicia, nie mogą krzyczeć w mediach, nie mogą, prawda? Józef Pinior, którego wszyscy strasznie szanujemy, no ale w razie czego on sobie poradzi, bo stanie za nim po prostu mur ludzi, będą krzyczeć, cała Europa będzie krzyczeć, że się źle dzieje i już krzyczy. Jak z jakiegoś powodu, jakiś lokalny pisowski układ będzie chciał tak udupić, nie wiem, lokalnego przedsiębiorcę, który im się nie podoba, nie wiem, na przykład z powodów politycznych, to ten człowiek już się nie przebije. I po prostu chcę tylko powiedzieć, że cieszy mnie to, o czym ty mówisz. To znaczy, że rzeczywiście po zmianie władzy zaczęły być emancypowane te grupy, bo ja uważam, że to nie służy pisowi, tylko służy państwu, takiej stabilizacji państwa. Na przykład program 500+ nie jest programem, który napędza jakoś głosów PiS-owi, zresztą to widać w sondażach. Natomiast jest ewidentnie programem, który, jakby w którym po raz pierwszy ci ludzie od państwa tak coś realnie czują, że dostaną. I to jest dobre, bo to tych ludzi też no, wciąga w tę orbitę takiego propaństwa, znaczy widzenia, że państwo po coś jest, a nie tylko jest od kolejek w służbie zdrowia i zabierania PKS-ów i zamykania komisariatów i tak dalej, co się działo. Natomiast drugą ręką PiS tym ludziom zabiera to, co jakby już wyemancypowani mogłoby, znaczy jest dla nich ważne. Trybunał Konstytucyjny jest ważny dla tych ludzi, dlatego że na przykład no, zaczął od paru lat bronić praw związkowych. No, to, że mogą się ochroniarze zatrudnieni na śmieciówkach zrzeszać związki zawodowe, zawdzięczamy Trybunałowi Konstytucyjnemu, który orzekł w tej sprawie jak orzekł. Prawda? A nie władzy, której się nie chciało nic w sprawie umów śmieciowych i stosunków pracy w Polsce zrobić. Więc jak się jedną ręką daje, a drugą zabiera, no to nie jest dobrze. Ale chciałem wrócić, jakby przejść od konfliktu partyjnego i z poziomu polityki na poziom elektoratów, czy tych baz społecznych, które stoją za oboma obozami. Ponieważ sama na przykład dyskusja o 500+, ona pokazała także na pewną formę pogardy w takich liberalnych publikatorach, ukazały się teksty, które jakby multiplikowały różne takie stereotypowe wyobrażenia osób biednych. Sukcesem takiego konsensusu socjaldemokratycznego po II wojnie światowej w Europie Zachodniej było zbudowanie takiego sojuszu pomiędzy klasą ludową a klasą średnią. Czy wy nie widzicie takiego niebezpieczeństwa, że o ile faktycznie PiS wprowadził nowe tematy, to znaczy jest pewien zwrot socjalny, to w budowie takiej wspólnoty pomiędzy klasą średnią i klasą ludową i jakby umocnieniu przekonania, że te klasy mają pewne wspólne też interesy, że to się trochę rozchodzi, to znaczy, że z jednej strony mamy demonstrację KOD-u, gdzie właśnie demonstruje wielkomiejska klasa średnia, a z drugiej strony mamy ten pisowski elektorat z mniejszych miejscowości o niższym statusie majątkowym i tutaj w ogóle nie ma mowy o jakby wzajemnym zrozumieniu wspólnych interesów, na przykład ekonomicznych czy socjalnych, dotyczących na przykład funkcji państwa. No pewnie jest tak, jak mówisz, no tylko pytanie jaką, no bo oczywiście możemy powiedzieć, do czego byśmy chcieli dojść i w jakim kierunku chcielibyśmy zmierzać, jakie są takie te cele dla nas. I o tym Grzesiek bardzo dobrze powiedział. Ja też bym wolał, żeby na przykład
patrząc na pracę, żeby pozycja pracownika była silniejsza. I też uważam, że zdrowiej jest podbudowywać pozycję pracownika poprzez jego autentyczną emancypację. Czy to poprzez uzwiązkowienie, czy to, jeśli nam się związki nie podobają, poprzez wprowadzenie jakiejś innej formy uczestnictwa pracowników, wpływania pracowników na losy firmy, na przykład jakieś rady pracowników, albo jakieś formy akcjonariatu pracowniczego, albo jakieś formy spółdzielczości. I to są rzeczywiście, i to są rozwiązania takie i ambitne, i ważne, i takie, które by rzeczywiście działały z dołu do góry. I oczywiście jest tak, że PiS robi to słabo. W pracy widać to bardzo dobrze. PiS i Jarosław Kaczyński bardzo uważają na to, żeby, jak jest dyskusja o płacy minimalnej, że sobie tam pracodawcy z pracownikami dyskutują, na coś się tam umówią, a potem przychodzi rząd i przebija związki, żeby pokazać swojemu elektoratowi, to nam to zawdzięczać, nam politykom, bo to przyszło z góry na dół. I też bym wolał, żeby to szło z dołu do góry i w tym sensie uważam, że państwo powinno być takim inicjatorem tej rozmowy i tak dalej, ale też powinno wzmacniać takie organizacje jak związki zawodowe, czy zmieniać te związki zawodowe. Teraz notabene rozumiem, dlaczego PiS nie doprowadził jak dotąd do implementacji tego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, o którym mówił Grzesiek, to znaczy w 2015 roku w czerwcu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zatrudnieni na umowach śmieciowych właściwie też powinni móc się uzwiązkowić. Ani Platforma Obywatelska przez kilka miesięcy, ani PiS przez następny rok nie implementował tego do polskiego porządku. To znaczy jest tak, że de facto w niektórych miejscach czasem to się dzieje, ale bez ustawy, a ustawy nie ma. Za to mamy właśnie raczej PiS się koncentruje na takich posunięciach, które mogą pokazać, to nam to zawdzięczacie. Albo pokazać, to nam to zawdzięczacie, a oni wam zabiorą, ci przeciwnicy. Zresztą obóz, opozycja, obóz liberalny znakomicie, znaczy w cudzysłowie znakomicie się tu podkłada przykład tej pogardy, która się wylała przy okazji dyskusji o 500+ i tym co najuboższa część Polaków z tymi pieniędzmi zrobiła, tylko wzmocniła ten przekaz pisowski. To znaczy nawet nie musieli już dodawać, że oni wam gardzą, oni wam zabiorą, jak przyjmą władzę. To bez wątpienia. I też mi się to nie podoba. Tylko to jest tak, że to jest pewien model, który ja chciałbym, żeby on był w debacie. Przecież żeby była siła polityczna, która mówi, my chcemy tego, tego i tego. Partia Razem trochę mówi w tym kierunku, no ale Partia Razem ma 3% elektoratu, nie jest siłą, która w przewidywalnej przyszłości zdolną do przejęcia władzy. Dlatego mając, teraz ja trochę odejdę od tego, co mówiłem i sprzeniewierzę się tej swojej opowieści o konieczności wpłynięcia na rozdanie, nowego rozdania, no to rzeczywiście tu uważam, że trochę musimy grać w te karty, które są i jakby tu i teraz PiS rzeczywiście robi dużo na rzecz równoważenia tej polskiej gospodarki i polskiego systemu, polskiego systemu społecznego. Przy czym oczywiście wszystkie zarzuty, które podniosłeś, Trybunał Konstytucyjny, reforma edukacyjna, ręczne zarządzanie sądownictwem, należy krytykować i pewnie to robimy. No, tylko że to też nie jest tak, że jedna ręka daje, a druga ręka to samo odbiera. To właśnie jest bardziej skomplikowane. Jedna ręka coś daje, a druga ręka coś innego odbiera. I teraz my musimy tutaj się cały czas zastanawiać, czy per saldo ten obdarowywano pozbawiany, właściwie jaka jest jego pozycja. I tu ostatnie zdanie. Zbyt często w polskiej publicystyce jest tak, że ponieważ już ktoś zapisał się do jakiegoś obozu, to on już z góry wie, jaki będzie wynik tego
tych posłów. Znaczy bardzo często jest tak, że nawet zanim jeszcze PiS cokolwiek zrobi, to liberalni, opozycyjni publicyści już wiedzą, że to się nie uda, bo przecież oni są nieudolni, mają złe intencje i tak dalej. Natomiast druga strona uważa, że no przecież to na pewno się uda, bo robi to PiS, a nie ta nieudolna, zepsuta, zakłamana, sprzedajna platforma. Więc naszym obowiązkiem jest raczej komentować rzeczywistość w tym sensie, żeby nie popadać w te skrajności, to znaczy, żeby nie obudzić się w tej sytuacji, w której my już z góry wiemy, że temu PiS-owi się nic nie uda, że, bo to można rozciągać, to jakby tutaj PiS nie jest ważny, bo potem przyjdzie, za 10 lat będą inni ludzie, inne problemy, inne nazwiska, inne emocje, a ktoś powie z góry, że nie, program wzmacniania pracownika etatyzmu się nie uda, bo to jest wbrew jakiejś tam szerokiej logice rynku. Tego się boi, to mi przeszkadza, to mi przeszkadzało. Albo jeszcze gorzej, bo powie, że bo to PiS robił, a wszystko co PiS robił jest... Tak, to jest też niebezpieczne. Tak, jeszcze tylko do tej pogardy, o której ty mówisz przy 500+. Ja bym powiedział tak, że pamiętajcie o jednej rzeczy. Pogarda, która się wylała, nie była jakimś spiskiem kilku publicystów, którzy nie znoszą PiS-u i zaczęli krytykować program 500+, pisać o pijaczkach. Tylko była autentyczną emocją, która tkwiła w klasie średniej i się wylała. Tak jak w elektoracie PiS-u jest autentyczna nienawiść do różnych środowisk, prawda, elit i tak dalej. I ona się wyrażała na przykład w Radiu Maryja. Myśmy jakby nie potrafili tej emocji jakoś skanalizować. Tak samo się teraz z nas wylały wszystkie możliwe uprzedzenia i ja powiedziałbym tak, że to był dobry moment. Znaczy nie podobało mi się oczywiście to, co wiele osób uprawiało i to, co czytałem. Natomiast to był dobry moment, bo dyskutowaliśmy o tym i mam wrażenie, że w tej chwili tego jest mniej. To znaczy, jest pewna zgoda w moim przynajmniej środowisku, że 500+, znaczy, że powrotu do tego, żeby po prostu te miliardy zabrać i nie przeznaczać ich na cele socjalne, już nie ma. Natomiast dyskusja zaczęła być o tym, czy te 20 miliardów można by wydać inaczej. Na przykład przeznaczyć na przedszkola, służbę zdrowia, prawda, i zostawić część 500+, prawda, tej niższej klasie średniej, a nie zamożniejszej. I to jest ciekawe zjawisko, to znaczy naprawdę to trochę jest w tym duchu, co ty mówiłeś, to znaczy, że no, jednak pewien sposób patrzenia drugiej strony, czy mojej strony, naszej strony na sprawy socjalne się na szczęście powoli zmienia. Dzięki temu, że PiS robi to, co robi. No ale tak jak mówię, jakbym miał wystawiać ten rachunek zysków i strat, no to na razie widzę dużo więcej strat. To znaczy naprawdę. Sposób, w jaki się unieszkodliwia wszystkie środowiska, które są przeciwne PiS-owi, prawda, sądownicze, Trybunał Konstytucyjny i tak dalej, jest w sensie klimatu też pewnego, to jest dewastujące. Znaczy, dlatego, że już coś takiego się stało i już nie będzie tak, że nie będziemy mogli pamiętać, że ktoś kiedyś, czy następna władza nie będzie pamiętać, że ktoś kiedyś po prostu powiedział, że wyroków Trybunału nie będzie publikować. Wyobraźcie sobie, że nie wiem, że Ryszard Petru dostaje pełnię władzy w Polsce i nagle jakimś swędem ma 50%. I wyobraźcie sobie, że stawia mu się jakieś środowisko czy jakiś trybunał w sprawie obrony praw pracowniczych. Ja nie podejrzewam Ryszarda Petru o ciągoty autorytarne, ale wiem, że po tym, co się teraz dzieje, łatwiej będzie również następnym władzom powiedzieć, mamy w nosie to, co mówi trybunał, albo mamy w nosie postulaty pracownicze. Tylko, że gdyby to było tak proste, to byśmy nie mieli tego problemu. No problem tych lat pierwszych, czy tam pierwsze 25-latki, trzecie rok polegał właśnie na tym, że to de facto się działo, to znaczy wiele i progresywnych postulatów i czasem wyroków Trybunału, które nie szły w tym wówczas słusznym, no, liberalnym kierunku, po prostu było na przykład ignorowanych, albo w ogóle nie wychodziło na agendę. No, to właśnie tym się różni, to są różnice klasowe, że powiedzmy elita intelektualno-biznesowo-finansowa fachowa ma inne możliwości wpływania na rzeczywistość. Ona broni swoich interesów przy pomocy, odwołując się do pewnego kanonu właśnie konstytucyjnego, europejskiego i tak dalej. Niestety bardzo często
to przeinterpretowuje, no bo jak tak zupełnie na zimno porównać polski model liberalnej demokracji sprzed PiS-u, a model liberalnej demokracji niemieckiej, no to on z pozoru się zgadza, prawda? Tu jest Trybunał Konstytucyjny, tam jest Trybunał Konstytucyjny, tu jest Parlament, tam jest Parlament, tu jest Inspekcja Pracy, tu jest Inspekcja Pracy, tam jest Inspekcja Pracy, no ale dobrze wiemy, że na każdym z tych poziomów różnice są kolosalne i no właśnie, no nawet chyba nie ma potrzeby tego rozwijać, więc i tak wydaje mi się, że ten bunt mas w Polsce, taki jak PiS potrafił go skanalizować i dać poparcie, nastąpił dosyć późno, dopiero po 25 latach. Patrząc na logikę polskiej transformacji, myślałem, że to nastąpi dużo, dużo wcześniej. Więc no, teraz tylko chyba, no właśnie nie wiem, co teraz trzeba zrobić. No, trzeba pilnować, żeby to się, żeby znowu nie przegiąć w drugą stronę, ale myślę, że też no, umieszczajmy to zawsze w jakimś takim kontekście. Ja wiem, że trudno jest wyskoczyć z rzeczywistości i spojrzeć na nią z boku, ale no, popatrzmy na rządy Platformy, która wygrała wybory jesienią 2007 roku. Po roku, jesień 2008, no to był czas, kiedy zaczynał się dopiero kryzys ekonomiczny. Problemy były zupełnie inne, bo to była zupełnie inna platforma, zupełnie inny Donald Tusk. Jakby teraz po 8 latach widzimy, jak wielką ewolucję u władzy ta partia przeszła, jak wiele błędów i wiele osiągnięć miała. PiS rządzi na Boga dopiero rok, więc też już tak nie przesadzajmy, że w ciągu tych, nawet gdyby było to, prawda, z czym ja się nie zgadzam, że oni są tak nieudolni, tak pełni złej woli i tak zakłamani, jak twierdzą ich krytycy, nawet gdyby tak było, to w ciągu 12 miesięcy naprawdę mimo wszystko w państwie cywilizowanym nie da się aż tak dużo popsuć, tak jak twierdzą niektórzy krytycy PiS-u. Przesadzając, moim zdaniem. No dobrze, to tym optymistycznym... No, ja wiem, czy optymistyczny, nie całkiem pesymistyczny. Nie, ale na koniec chciałem zapytać się właśnie, bo pojawiają się takie scenariusze, co po PiS-ie, tak? Znaczy, oczywiście możemy trochę z tych scenariuszy drwić, zwłaszcza jeżeli uważamy, że przed PiS-em jest dłuższa perspektywa niż władzy, niż jedna kadencja, ale faktycznie chyba warto o tym rozmawiać, jak ta Polska miałaby wyglądać, jeżeli nie chcemy prostego powrotu tego co było, tak? A taką krytykę tu wysłuchaliśmy. Ja zetknąłem się z dwoma opiniami, które są trochę sprzeczne. Pierwsza jest taka, że faktycznie ten zwrot socjalny PiS-u, on jakby przestawił już na trwałe polską politykę na inne tory. Znaczy, że z tego kursu będzie nie da się już zawrócić i nawet partie liberalne z tego prosocjalnego kursu tak łatwo nie zboczą, jeśli w przyszłości by objęły władzę po PiS-ie. Ale z drugiej strony spotkałem się z taką opinią, że ta właśnie atak PiS-u na instytucje państwa po pierwsze podważa zaufanie ludzi do państwa, czyli coś, co w polityce społecznej i w ogóle w budowie takiego państwa, nowoczesnego państwa opiekuńczego jest niezmiernie istotne, bo to państwo jest tym narzędziem, a że właśnie PiS podważa to zaufanie, tak? Jakby jeszcze bardziej powiększa ten deficyt zaufania społecznego. A po drugie, że też pewne nietrafione decyzje gospodarcze, polityczne, cały ten wizerunek jako rządu nieudolnego może właśnie spowodować ten efekt, że takiego neoliberalnego backlashu, znaczy takiej neoliberalnej reakcji, że wszystko to, co robił PiS, będzie można łatwo zdezawuować, bo to robili ci nieudacznicy z PiS-u. I właśnie na koniec chciałem się was zapytać, jak wy widzicie ten świat po PiS-ie, kiedykolwiek miałby on nadejść, czy za 3 lata, czy za 8 lat, czy za lat 16? Dla mnie mniejsze znaczenie ma, kto będzie wtedy rządził. Bardziej chciałbym, żeby Polska była wtedy krajem bardziej spójnym społecznie, to znaczy, żebyśmy już nie kończyli rozmów o nierównościach w społeczeństwie, ach to nieważne, przecież współczynnik Giniego jest tam przyzwoity i to jest w ogóle koniec wszelkiej dyskusji. Podczas gdy wiemy, że
Rzeczywiście ten kraj ma problem ze spójnością społeczną i to nie chodzi tylko o nierówności dochodowe, ale w ogóle nierówności majątkowe, które są bardzo słabo mierzone, o których bardzo mało wiemy, a jak już zaczynamy je mierzyć, to widzimy, że one mają niebezpieczne tendencje rozjeżdżania się, ale też o takie nierówności prestiżu, statusu, tego, czy się człowiek czuje obywatelem pierwszej, drugiej, którejkolwiek kategorii. No, chciałbym, żeby tego było mniej, żeby to społeczeństwo bardziej się zjeżdżało, żeby pierwszy wagonik trochę zwolnił, a trzeci wagonik trochę nadgonił. Żebyśmy mieli mniej tej opowieści, że tylko silni się liczą, a ich zwycięstwo tylko uzasadnia ich nadrzędną rolę, którą powinni w państwie odgrywać i żebyśmy raczej myśleli w wszelkich kategoriach. No takie, to nawet nie jest socjalistyczne. To jest nawet takie, dokładnie tak samo Keynes argumentował, wbijając do głowy swoim kolegom liberałom, mówiąc, że jeżeli się nie podzielimy naszym bogactwem, to stracimy wszystko. Znaczy, że kapitalizm trzeba bronić przed nim samym. Chciałbym, żeby na polskim podwórku, zwłaszcza, że okoliczności są bardzo korzystne, bo na całym świecie toczy się debata o tym właśnie, jak uratować kapitalizm przed nim samym. Także żebyśmy, korzystając z tych debat, przeszczepiali to i tutaj, w tej polskiej rzeczywistości, te różne pomysły robili, czyli emancypowali pracę, zmieniali dyrskurs na mniej taki, mniej uzasadniający wartość, tylko merkantylnie, mniej urzeczawiający ludzi, żebyśmy po prostu byli bardziej spójnym społeczeństwem. Bo to jest to, o co chodzi w ostatecznym rozmowie. Po pierwsze, to, co się dzieje na świecie i w Europie, ale przede wszystkim w Stanach, bardzo wzmacnia PiS, w ogóle tego typu partii w całej Europie. Więc ja myślę, że PiS rok temu nie myślał o rzeczach, o których może myśleć przy prezydencie Trumpie, mówiąc w skrócie. Nie chcę oczywiście popadać w to, co niektórzy popadają, czyli straszyć faszyzmem i tak dalej, bo uważam to przede wszystkim za zupełnie nieskuteczne. I to jest pierwszy mój zarzut. Drugi jest taki, że to jest niemądre, ale pierwszy zarzut, że jest nieskuteczny. Natomiast sądzę, że jest mało zewnętrznych w tej chwili powodów, żeby PiS robił to, co jest niezbędne do tego, o czym ty mówisz, czyli przetrawił swoje wielkie zwycięstwo, wyzłościwił się na środowiskach, których nienawidzi, czyli tam Gazecie Wyborczej i tych różnych elitach, prawda? I dał sobie, jakby wypalił tę swoją nienawiść, odetchnął i zaczął trochę robić rozsądniejszą politykę. Ja myślałem, że to będzie tak, że oni się właśnie tym nasycą, tym sukcesem i po prostu dadzą sobie spokój z tym Piotrowiczem, z tą całą, to, że się robi przy pomocy Piotrowicza rozwalanie Trybunału, jest po prostu perwersyjną torturą. To jest perwersja, że akurat się wzięło Piotrowicza, kogoś z taką przeszłością. Więc ja sądzę, że to się wypali i się skończy, ale na razie tego nie widać. I sądzę, że niestety wszystko, o czym ty mówisz, co mogłoby się wydarzyć rzeczywiście, gdyby PiS się zachowywał nieco inaczej, czyli właśnie docenienie pewnych środowisk, uświadomienie też naszej stronie, że to jest istotne, prawda? To niestety to się nie może wydarzyć, ponieważ zajmujemy się nienawistnym sporem, w którym w dodatku naprawdę idzie o pewne podstawy liberalnej demokracji, a nie o takie tam różne historyjki. Bardzo trudno w takiej atmosferze budować jakąkolwiek, nie wiem, spółdzielczość, to o czym ty mówisz, zaufanie między grupami, bo to nie jest tak, że się ktoś wyemancypuje. Znaczy, być może niektórzy się emancypują, no ale ta emancypacja polega na tym, że ci, co teraz nie mieli, to teraz jakby mają zająć całą przestrzeń i walić innych pałką po głowie. Czyli taka hierarchiczna znowu opowieść, prawda, którą snuje PiS. Nie, że chodźcie wszyscy razem, zobaczcie, tu jest klasa niższa, tu jest klasa średnia, musimy jakoś te interesy połączyć, na przykład naprawiając usługi publiczne. Tak? Nie ma takiej narracji, jest tylko narracja o tym, że druga strona jest, to są złodzieje, prawda, elity, no i tak dalej, i tak dalej.
Więc ja bym powiedział tak, że bez klimatu pewnej, nie chodzi o spór polityczny, bo on jest dla mnie zrozumiały i mi w ogóle nie przeszkadza spór polityczny, ale bez klimatu pewnej umiejętności współpracy i wyciągania ręki do drugiej strony nie da się robić polityki emancypacyjnej, po prostu. Dziękuję w takim razie. Dzięki.